Oto słowo Boże. Chwała Tobie,
chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł od niej i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy padł przed ziemię i obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi to obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, sław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już sławiłem i jeszcze sławiam. Stojący punktu usłyszał i mówił, zabrzmiał. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony wręcz. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć.
z tymi swoimi lękami możemy przychodzić do Niego, który nas rozumie. Nie musimy udawać bohaterów i świerosów. Nas kwierczy wszystko, prawda? Jest dużo zamętów, nas sami niepokoją, oddajemy, że się nic nie dzieje, nakładamy jakieś maski, to świetnie sobie radzimy. Nie. Możesz przyjść jak dziecko do Niego. Tak jak właśnie Jezus przychodził do Ojca, przyszedł do Ojca. I z tym lękiem stał uprzejmy. Właśnie opierając się o Niego, pokonał lęk. Właśnie tam to jest ten kierunek, w którym mamy iść. Mocą relacji mamy pokonywać lęki. Pan Bóg nas zna, wie, co dzieje się w Twoim sercu i pragnie udzielić każdemu z nas swego pokoju. Pełnego pokoju, harmonii. Ale trzeba przychodzić do Niego. Nie tylko po to, żeby mu oddawać te lęki, które są w naszym sercu. Różne lęki, nie tylko chodzi o pandemię, ale różnego rodzaju lęki. O odrzucenie, lęki o nawet sprawy materialne dzisiaj, lęki o rodzinę, o bliskich. Z tym wszystkim możemy przyjść do Niego nie po to tylko, żeby te lęki mu oddać, ale przede wszystkim po to, by prosić. Po to, by On nas kochał w naszych lękach. Abyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy sami. Aby wypełnił swoją miłością, swoją obecnością te lęki, które przeżywamy. To naprawdę jest kojące i naprawdę daje siłę do tego, żeby iść dalej, żeby się zmagać dalej. Oczywiście nieraz te nasze niepokoje, lęki są tak duże, że właśnie przekraczają pewne granice. Człowiek rozmawiają z takim człowiekiem, który bardzo się zmaga. Ma dzieci, ma rodziny, ma żony. No i mam już tak duże lęki, że potrzebuje pomocy terapeutycznej, potrzebuje farmakoterapii, psychiatrii. Ale on to widzi. Widzi, że potrzebuje, że ważne jest, żeby sobie pomógł. I tej pomocy szuka, rozmawia, kontaktuje się. Chce, jest otwarty na to, żeby sobie pomóc. Bo ma rodzinę, też musi pracować, a te lęki go rozkładają do upadki. Zaczyna sobie jakieś nie radzić. Wtedy tam trzeba się dać po pomoc innym, jak tylko Panu, który też daje terapeutów, przecież daje psychiatrów, daje lęki. Ale jeśli właśnie te lęki są na takim zwyczajnym poziomie, mniejszym, większym, właśnie mamy przychodzić z Niego do Pana, żeby On ukoił duszę. Nie bójmy się stawać takiej otwartości przed Nim, z tym wszystkim, co się od nas dzieje, on na pewno będzie przychodził nam z pomocą. I tutaj także taką pomocą, abyśmy rzeczywiście uczestniczyli w coraz głębszym pokoju, żeby właśnie ten pokój i harmonia dominowały w nas. Tą pomocą jest spowiedź, jest zeznanie grzechu. Jeśli też słyszymy o tym między wierszami, odpuszczaj występki, o grzechach nie będę już wspominał. W samym też słyszeliśmy słowo, zmieniłem się na drogę Bożego Słowości swojej, zgładzę moją nieprawość, oczyść mnie zupełnie z moimi, z grzechu mojego, oczyść mnie. To jest pragnienie serca naszego człowieka. I spowiedź to spotkanie z Bogiem w sakramencie miłosierdzia, w sakramencie upodlinku jednania, rzeczywiście wnosi ogrom pokoju w nas. Tej mocy Bożej, która właśnie pozwala zmagać się z tymi lękami, które mamy, lękami, które nawet kiedy oddajemy je Panu Bogu, one nas nie opuszczają, ale właśnie kiedy oddajemy, kiedy szukamy jej pomocy w nim, kiedy przyjmujemy ten pokój, jaki koniec jego przebaczenia, mamy tę moc, by przezwyciężać siebie. Na wzór Jezusa Chrystusa, który właśnie wołał do Boga i połamał tę ludzką wolę, przezwyciężył swój lęk właśnie mocą relacji do Ojca. Jest bardzo ważne, byśmy szukali tej pomocy Panu Bogu, byśmy tutaj zanurzyli się w nim, przyjmując ten pokój, który tylko On może dać. Bo w świecie widzimy, co się dzieje, jest zamęt ogromny, wszystko się wywróciło dobrymi nogami. Właściwie nie ma w tym świecie jakiegoś pewnego punktu oparcia, że on nigdy nie był, nigdy nie będzie. Jedynym punktem oparcia dla nas jest
wszystkie lęki, wszystkie niepokoje, trwać z radością życia.
jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Jesus.
Dziadków z obojga stron, siostrę Annę i